Siemacie. Kolejny odcinek z budowy naszego tarasu. Tak jak obiecałem w ostatnim filmie, dzisiaj bierzemy się za wiercenie i montaż stóp pod taras, pod konstrukcję naszego tarasu. Pokazywałem, mamy tutaj szpilki już powymierzane. W tych miejscach będziemy wiercili na stopy. Tu, tu i tam po całym tarasie. Dwie wywierciłem w wolnej chwili w weekend. I tak później to stało, bo padały u nas deszcze. Troszkę też nie miałem sił, żeby działać. Wiercę na około 50 cm, na głębokość 50 cm. Nasza stopa, o stopach chwilę później. Nasze stopy mają 54 cm plus trochę miejsca musimy mieć na nakrętki. Nasza cała konstrukcja będzie kończyła się tak, jak kończy się szalówka. Tak będą szły już deski tarasowe pod tą szalówkę. I generalnie będę robił konstrukcję w jednym segmencie. Nie będzie to kratownica, tylko będzie jedna konstrukcja, na której już będą leżały deski tarasowe. Nie będą to deski typowo tarasowe, tylko będą to deski z materiału C24 145x45, czyli taki sam materiał, co budowaliśmy nasz domek, więc będzie dość stabilnie. I z tego samego materiału w pionie zostanie wykonany szkielet pod taras z odpowiednim spadkiem od budynku. No i co? Biorę się, powoli wiercę trochę głębiej. Na samym spodzie będę wysypywał żwirek, który będzie jakby podkładem pod nasze stopy. Nie jest to obowiązkowe, no ale ja dam, mam materiał, także wrzucę na spód, wypoziomuję to tak jak trzeba, obsypię, wstawimy stopy, obsypiemy i będziemy zalewali wodą, żeby zamuliło ten piaseczek i zassało. Piesek oczywiście musi poprzeszkadzać trochę. Niestety nie mam świdra spalinowego. Jeszcze z 10 centów. Także muszę się męczyć tym. Jeszcze jakieś kamienie się trafiły, jak zawsze pod nagranie. Ale zobaczcie. Z wierzchu 20 cm mokre, a dalej susza. Dalej susza. Dobra, ile mamy? Jeszcze ze dwa obroty. Tak, piesek musi być. Pilnuj, panie kierownik. No i dobra, następna. No i takich jeszcze 11. Dobrze, że nie ma gliny jakiejś albo skały. Cały urobek tutaj rozsypuję po bokach, bo i tak będę tu jeszcze podnosił, tak żeby spadek był od budynku w kierunku krawężników, żeby tu nam woda nie stała, jak będą jakieś ulewy. Piesek, zobacz co liczy odpowiednia głębokość. Okej. I następne. Można by było zaznaczyć w zasadzie, dokąd wiercić.
zabawa tym ręcznym świdrem, ale i tak lepiej niż szpadłem kopać. A akurat średnica jest taka, że wchodzi mi stopa z luzem. Chwila pauzy. Powiem wam, że zupełnie inaczej się nagrywa, jeżeli jest druga osoba, która obsługuje kamerę. Nie muszę się skupiać na tym, czy z głowy wszystko widać, czy dobrze kamera ustawiona, czy za wysoko, czy za nisko, czy lata w czasie pracy, czy też jakieś tam inne dziwne historie. Także myślę, że materiały z tego trasu będą trochę ciekawsze niż z placu budowy. Sucha straszna ziemia i zamiast wyciągać mi się cały urobek, który wywiercę, to mi się połowa obsypuje. Także trwa to, no, tak jak widać, tylko na tych, na śmigłach zostaje. Jeszcze trochę. Na moje oko jeszcze za 3 centy. Albo z 10. Nie martwcie się tym, że za głęboko tu będzie, bo i tak będę sypał żwir. Także lepiej trochę głębiej niż za płytko. Czy deszcz nam nie przeszkodzi? Bam. Zostaw. To nie patyk. Nie było lekko, ale udało się wywiercić. Piesek oczywiście pomagał. Te kilka sztuk była tak stwardniała ziemia, że musiałem łomikiem to rozbijać. No, ale najważniejsze, że się udało. No i teraz możemy wrzucać piaseczek. Poroznosiliśmy już wszystkie stopy. Pokażemy jeszcze raz z bliska te stopy. Już na ostatnim filmie troszkę wspominałem. Nawet porównywaliśmy do innego modelu. Natomiast teraz już troszkę więcej. Kręcę tylko jedną sztukę. No, wykręcaj się. Dobra, tutaj mamy między połączeniem nakrętki a tego całego mocowania do konstrukcji podkładkę teflonową, dzięki czemu ten taras nie będzie nam później skrzypiał. O ile materiał nie będzie skrzypiał, o tyle. Bo wiadomo, drewno, różne rodzaje drewna i mogą pracować, ale tutaj ten metal, te elementy podczas mrozów i dłuższego użytkowania nie będą się wyrabiały i nie będą skrzypiały. Teflon to jest dość mocny materiał, także oczywiście nie będzie to non stop się tak kręciło, ale jakieś tam ruchy będą i przez jakiś tam dłuższy okres czasu ma prawo się wyrobić. Tym bardziej, jeżeli zacznie to korodować, jakaś tam wilgoć, mrozy. Ma prawo to korodować i się wyrabiać, natomiast z tego tytułu, że jest teflon, to będzie to na pewno dużo trwalsze i cichsze. Regulowane uchwyty. Można się pomylić lekko w ustawieniu stopy, nie trzeba jej idealnie ustawić, no bo tutaj mamy pole manewru w prawo, lewo. Oczywiście w zależności od tego, jakie szerokości konstrukcji zrobimy. Dalej. Jest to stopa beto systemu. Beton ze zbrojeniem rozproszonym, włókna polipropylenowe w betonie,
gwint M12. Wysokość 53 cm samej stopy, tak jakby mi wychodzi 52, nawet 52 cm samego betonu. I na górze mamy 11, na dole 16. Z 16 się rozchodzi na samym dole, do 11 zwęża się na górze. Dzięki temu w mrozy nie będzie nam tego podnosiło, bo jest to w kształcie stożka. Także nie ma obawy, że w jakiś tam sposób będzie wysadzało to w czasie mrozów. Nie trzeba koniecznie obsadzać tego poniżej strefy przemarzania gruntu. Także co? Lecimy po kolei z tematem. Zacznę od pierwszego. Wszystkie stopy ustawię mniej więcej w poziomie, zaczynając od ustawienia wysokości pierwszej stopy i później będę poziomicę do każdej przykładał, podsypywał systematycznie i tak będę to ustawiał. Cała reszta, jeśli chodzi o spadki, zostanie wyregulowana tutaj na tych śrubach. Pokażemy później, jak to zrobić. Zostawiam sobie tak. Mamy 1,5 cm od blachy do pierwszej nakrętki plus kontra. Ja zostawię sobie około 4, może nawet 5 cm. 5 cm wstępnie sobie zostawię na jakieś tam manewry, regulacje, żeby później mi nie zbrakło. 5 cm gwintu, jak będzie wystawało, nic się nie będzie działo. Myślę, że będzie całkiem spoko nawet. Także 5 cm niżej obsadzam. Mam generalnie 14,5 cm wysokości belka konstrukcyjna plus 4,5 cm deska tarasowa, czyli 19 cm i jeszcze 5 cm niżej, czyli 24 cm niżej muszę mieć górę stopy od górnej części, tak jakby tarasu. Góra tarasu będzie na tym poziomie, czyli taras będzie generalnie schodził w ten sposób. Od dołu szalówki będzie najwyższy punkt i spadki będą w stronę krawężników, generalnie w stronę podjazdu. Także stąd lecę 24 cm w dół, zaznaczam punkt i ustawiam sobie do tej wysokości pierwszą stopę. Także sprawdzimy to, zmierzymy, gdzie nam to wychodzi. 24 cm. Tutaj, tak jak mówię, mamy pole manewru, więc mogę sobie to zaznaczyć mniej więcej. Od razu ubijemy. Muszę trochę wybrać teraz i podsypywać już. W sumie nie dużo. No i mam poziom. Tak to zostawiam. Pyk. Jeszcze trochę. 30 kg waży jedna. Także nie jest taka ciężka. I
Jak ktoś lubi trochę ciężarami pomachać, to dobra siłownia. Jeszcze jakby ciut. Ale jest dosłownie, że tak powiem, garsteczka. Ok. Mamy. I następna. No i mamy 4 sztuki mamy, jeszcze 10 po kolei, tak lecimy ze wszystkimi. Słoneczko przygrzewa, także lekko nie jest, ale działamy, nie będę was zanudzał, każdą jedną po kolei. Wszystkie montuję na tej samej zasadzie i wrócimy, jak będziemy to już obsypywali, zasypywali i zamulali. Także widzimy się za chwilę. Hurra! Mamy wszystkie wrzucone. Teraz kolejnym etapem, oczywiście wypoziomowane tylko, mniej więcej. Teraz kolejnym etapem jest ustawienie mniej więcej tutaj w linii. Ja wiem, że mam duże pole tutaj, duży margines błędu, dlatego że moja belka ma 4,5 cm i ja w lewo, w prawo mam dość spory margines błędu. Więc nie bawię się tutaj w sznurki, ustawiłem je tylko do oka, żeby mniej więcej szły w linii i tyle, i to już sobie wyreguluję tymi śrubami. I teraz biorę szpadelek, obsypuję, zasypuję wszystko, wszystkie stopy i będziemy to zamulali, tak żeby ładnie nam to zassało, żeby wszystko wypełniło elegancko tym żwirkiem i będziemy mieli temat gotowy. Zostawiamy to tak do, myślę, że jutra, i w dniu jutrzejszym mogę ustawić już mniej więcej do poziomu całe uchwyty i bierzemy się za wycinanie konstrukcji, przygotowanie jej do impregnacji i montaż tarasu. Także do tego jeszcze chwila, bierzemy teraz szpadę i lecimy z tematem. Piesku, teraz możesz zasypywać. Tak, to jest ten moment. No, niech to wszędzie powlatuje. Robota, powiem wam, że lekka, bezstresowa. Masz. Chcesz pićku? Masz.
zupełnie. Dobra jesteś. Odejdź. Mamy wszystko zamulone, zasypane. Po zamuleniu chwilę odczekałem, ubiłem jeszcze takim malutkim patyczkiem. Powbijałem, jeszcze raz zalałem, tak jak tu widać. Ledwo już ten patyczek wchodzi, jeszcze to jest mokre, świeże. Ale to już ledwo wchodzi. Zostawiam to w tej postaci. Jutro rozplantuję sobie to wszystko. Podsypię już ziemią, poustawiam uchwyty do odpowiedniej wysokości. Będzie można to zasypać, rozłożyć geowłókninę i montować tak naprawdę już całą konstrukcję. Po konstrukcji zasypujemy to kamykiem i możemy już montować deskę tarasową. Także na dzisiaj to tyle. Jak Wam się podobało, zostawcie łapki. Jak jesteście nowi, zostawcie subskrypcję. I do zobaczenia w następnych częściach budowy tarasu. Trzymajcie się.